Uważam, że jeśli poród przebiega w sposób fizjologiczny, i chcę to powiedzieć bardzo jasno, w porodzie działają hormony, które w porodzie działają, później działają po porodzie, a później ich nie ma. Czyli kobieta absolutnie wraca do swojej seksualności przed porodu z dużo większym powerem, tak? Jeśli w porodzie działają odpowiednie mięśnie krocza, również nic się złego nie dzieje. Myślę, że ja nie spotkałam się z kobietami, których wpływ poród miałby wpływ na życie seksualne. Oczywiście sądzę, że duże znaczenie ma tutaj nacięcie krocza, bo jeśli kobieta przygotowuje się do porodu w sposób odpowiedni, ćwiczy wszelkiego rodzaju mięśnie krocza, wszelkiego rodzaju mięśnie dna miednicy, to również w porodzie tego krocza nie nacinamy, bo nie mamy takiego powodu, nie mamy takiej potrzeby. Więc na pewno jakość współżycia i jakość wrócenia do współżycia po porodzie na pewno jest lepsza i krótsza. Więc zdecydowanie tak myślę, no jeżeli kobieta ma nacięte krocze, no to musimy pamiętać, że to jest interwencja chirurgiczna, trzeba je po prostu zszyć. Więc no wiadomo, że zanim rana się zagoi, na pewno minie te kilka tygodni. I też jest pewnego rodzaju uraz często w głowie u kobiet, które po prostu nie chcą współżyć, dopóki krocze do końca się nie zagoi. Boją się tego, że coś z nim się stanie. Dużo trudniej jest po cięciu cesarskim, jednak cięcie cesarskie jest operacją. Trzeba pamiętać o tym, że cięcie cesarskie jest operacją brzuszną. Kobieta dochodzi do siebie dużo dłużej, więc myślę, że zdecydowanie ta seksualność też będzie zdecydowanie, powrót do seksualności będzie zdecydowanie dłuższy. Natomiast absolutnie fizjologiczny poród w moim przekonaniu na seksualność nie ma najmniejszego wpływu.